kamień. Jak dojesz manowic na drogę, chyba osuną się. Ale przejezd jest okej. No ja ciebie też. No, cześć. No. Cześć, cześć. O, dobrze sobie. Przez szyby. No, ale no, dobrze nie może być. Do 16 jest. Nikt się nie przejmuj dziadkami, co tam zresztą. W razie. A jak będziesz się tam, to ja mam to. Fajne miejsce dla innych. Przy 180 metrach już zdechłeś. Chociaż ja uważam, że to i tak jest. Teraz musisz tylko 100 metrowy masz postawić. Tak. Panowie, 110 metrów? Nie no, to musisz więcej postawić, żeby przegonić. Cześć wreszcie. Cześć, wreszcie dotarłeś. Cześć. Cześć, do... cześć Janek. Na powitanie cię no. Poczyszczuję. Nie wolno mi, nie wolno mi pić ani słodkiego jeść. Firma jest do 50 metrów. Z przyjazdem obejrzałam filmik z zeszłego roku. No to szybko. A czy nie, jako przypomnienie, bo ja go już kiedyś oglądałam. Ale dzisiaj jest... O, bo jedną kieszeń. To raczej to. Fajna, fajna rzecz. No i taki prezent poszedł tam do Bielska. Mm-hmm. No to fajnie, fajnie. Jak tu zapisane no, jest. Fajny pomysł. To jest dla początkującego krótkofalowca na dajko. Razem z baterią. Mm-hmm. No taki to zdał, nie? Niedawno. Cześć Waldziu. Witam, witam. Witamy. Zapraszam do wystawienia filmu dzisiejszej imprezy na naszej grupie. Będzie wystawione, także nie ma żadnego problemu, nie? Przybywa, bardzo no. Przybywa członków a grupy. A to ja nie, to obserwuję to od czasu do czasu twoją stronę. Tak, jak no. Najwięcej publikacji, może zachęcimy młodych ludzi do wstępowania w nasze szeregi. A to wstępuje bardzo dużo już młodych zdało teraz. Tu najmłodszy egzamin. Kolega ma 40 lat chyba. No, ale poczekaj, nie wiem czemu nie ma SP9 DAT tutaj gdzieś. On tu też miał być podobno, ale nie wiem czy jest, czy go nie będzie. No, o.
fajny kamperek, kurczę. O. Niesamowity kamper, dowiedziałem się, no, że tam nawet łazienka się mieści. No wszystko, można zjeść, wypić i jeszcze na radiu pogadać, jak mi się chciało. No, fajna sprawa, nie? Żebym sobie zabierał tego kreta z jej ogrodu. Kupił ostatnio samochód, taki duży. I też myśli kampera, przerobić go na kampera. To ten był przerabiany, to był 9-osobowy bus podnieść. No, no, to fajnie. No to fajnie. I kawałek elektrowni. No, to jest najważniejsze. Na szczęście córka mieszka daleko, bo to jest całe szczęście, ale to jedynie to się wiąże z jakie to czasy są? No i już się widzę. Znowu będzie nas szpieguje. Dzień dobry, Paulina, miło mi. Józef jestem. Bardzo dobrze słychać, panie Dziwku, w kucie pana bardzo dobrze słychać. Ostatnio był pan na... Masz się przywitać, kurde, jesteś na robieniu. Cześć. No, także... Dobra, takie ujęcia... Poznajesz czy nie poznajesz? Tak, wiesz co? Nie mam. No jak myślisz? Kurczę, wiesz co, ja mam już teraz super pamięć, ale... IPX, Krystian. IPX! No. Aha. No właśnie tak. No przyjechałem, kurczę, wiesz, bo w sumie myślę, nie byłem, to... Rozumiem. No, to fajnie, a tu kolega znowu, Irek z Warszawy przyjechał. Zanim mi wam zregenerowali, to minęło kupę lat. Cześć, Mirek. SQ9 OKU. Cześć, Józek, no witam cię. Kurczę, pierwszy raz mnie chyba widzisz, nie? Chyba tak. A ja cię już parę razy widziałem. Na filmach. Nie, ja cię nakręciłem właśnie. No. I teraz cię też nakręcę właśnie na pamiątkę, żeś tu przebył tyle kilometrów aż z Warszawy. No to jest niesamowite wyzwanie. Pogoda się zmieniła. Ostatni raz, kiedy to by... Takich krótkofalowców to, kurczę, mało. Ja się nie widziałeś, Czesiak? Gdzieś? 150 to jest. To jest motocykl, kurczę. To jest fajna jazda. Znałem mu tym, że będę. No ale to z Warszawy to trzeba... Gdzieś tam pod Kielcami nocował. No. Nie od razu z Warszawy. Kielce też nie są... No ale on ma tam rancho w Kielcach. Nie, jak ja to nazywam, że Mirek ma rancho w Kielcach, nie? I z rancha przyjechał. Już nie mam, kurczę, nie wiem co dalej będzie, bo teraz ta letnia... To ty podróżujesz teraz, świat zwiedzasz chyba. No. 2006 roczny. Tak? Tak. No ale ładnie wygląda, jakby ze salonu zadbane. No, to nawet się dziwię na przeglądach. Co ciekawe, że on z od spodu nie gnije nigdzie. No, czyli tak myślę, co to nie jeździ? A w garażu przywiesz, no to wiesz, jeszcze ogrzewane, nie? Jeszcze coś. Ja też, w którym miejscu cię mogę znaleźć? W garażu nie, na polu stoi. Na polu, nie? Kiedyś się zawsze tak smażyło kiełbaskę. I najlepiej smakowała, bo grill to... Ja teraz strasznie dużo czytam książek, a już bardzo dużo.
Kasę, chce się tam coś zamienić. A, fajny pomysł. Co? Coś zamieniłeś? On się pytał, pytałem się go, chcesz RT85? Nowego, nieużywanego w pudełeczku. Dobra. Wysłałem mu RT85, od razu zesłał. Kupiłem, trafiłem oryginalną antenę od tego. Więc mam, jestem 60. ABW, no. I kręci, no, ty faktycznie pracujesz. Tak, ty chyba pracuję w ABW, faktycznie. Na pewno nie wiem. Znak za powiązkiem. A teraz jest tak zwane nowe. No, no, właśnie fajne, fajne. A to też bardzo super radio jest. No, powiem ci tak, miałem 857. Pobawiłem się 857, wyszło, że po pół roku użytkowania pasma 2 metry na tym radiu użyłem raz. Więc po co mi takie radio, które jest, wiesz, do wszystkiego, do niczego tak naprawdę? Sprzedałem, kupiłem 891, jestem bardzo zadowolony. Fajne, fajne poręczne, wiesz, no ja takie, że widzisz, plecak, walizka, nie? No, wypad turystyczny to jest fajna sprawa. Z domu nie mam jak pracować, bo nie mam anteny na dachu i nie mam jak wejść na radio. Wiadomo, nie? To się korzysta... Dokładnie, nie? W terenie gdzieś, nie? To jest właśnie... W terenie sobie popracować, nie? Dokładnie. A wiesz, cały zestaw w plecaku mi się mieści i to łącznie z akumulatorem 20, mam tak 4-5 godzin pracy. Ja wiem ile to, 10-12 kilo się mieści całość. Plus antenę w osobnej walizeczce mam, no to wiesz. No, super, super. No i widzisz, i pracuje się na tym i korzystać z tego, korzystać jak najwięcej. Nie, pogoda się zrobiła, trzeba jeździć. No kurczę. Mamy dzisiaj spotkanie, kurczę, to szkoda nie wpaść. Szkoda nie jechać, nie? Sierra Papa 9, X-Ray Echo. Sierra Papa 9, X-Ray Echo, good morning. Roger, Roger, correct. Good morning. My name is Chris. Charlie Hotel, Romeo India Sierra. You are 5 and 9. 5 and 9 in south of Poland right now. QSL? Thank you very much, Chris. Oh, 5-7. 5-7. Thank you very much. 73. Many thanks. Tylko że składane jedną w drugą rurkę, 2,7 metra. I chcę dobudować do tego cewkę z suwakiem, żeby tak wiesz, 40-10 pracowało to, nie? W taki sposób chcę to zrobić. Sztywny bat znowu i z tylko cewką stroisz. No. W taki sposób. I zobaczyć, jak to będzie działać, nie? Zgadza się. Pomysłów na tę antenę. No to jest fajna antenka. Tak się zastanawiam, czy nie zamówić sobie taką. No ja składałem osobno, wszystko pojedyncze części zamawiałem, nie brałem gotowej paczki, bo chciałem właśnie od razu 5-6 metra teleskop i cewkę. No bo teleskop można osobno kupić. Tak, wszystko ale to osobno. Tak, jak liczysz fabrykę taką z walizeczką, to jest około tam 520 zł u Chińczyka obecnie. A, wie. Teleskop 5-6 metra, no żeby wymienić, no to masz w tym momencie około 100. No, więc tak, no, trzeba założyć, że to jest tak powiedzmy 650 zł wszystko, nie? No to nie jest aż tak drogo, bo... No nie, ale to... Podejrzewam, że abyś w polskim sklepie to zamówił, to by było dużo droższe. No, u nas chyba po 8, albo 9, albo nawet 1000 zł to sprzedają. No. Podejrzewam, na Allegro to by dużo więcej dał. Tak, no ale to wiesz, oni to ściągną, muszą opłacić podatek i tak dalej, i potem to sprzedają, zaś kurnia opłacić podatek i to tak się kręci, nie? Nie ma jakiejś pamiątka, SQ9 okału się kłania. Witam serdecznie, SQSKI, OT26, Toruń. A, Toruń. No, fajnie, fajnie. Także miło. Witamy tutaj. Witamy tutaj, no. To jest właśnie Kowalowcy. Nie, no tak nakręcę właśnie, żeby kolega...